Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony VIP, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Tak jak widzicie, od poprzedniego odcinka zmieniło się bardzo dużo. Trochę klasera, trochę podboostowałem statystyki, eliksirek, tutaj widzicie jak go zdobyłem i dużo się zmieniło w twierdzy. Wydobywam klejnoty z kopalni na poziomie czwartym, trochę skarbca, żeby mieć większą ilość slotów. Akademię, żeby mieć trochę expa, koszarki, robotników, żeby szybciej budowali, zbierali kryształy. Tutaj właśnie wieżę magu zacząłem budować, fortyfikacje na drugim. Nikogo niestety zaatakować nie mogę, bo mam zbyt słabe jednostki. A trochę to kosztowało, więc musiałem trochę nad tym popracować. Zmieniłem gildię, bo pomagam aktualnie w lochach, będę pomagał. Do gildii ze 150 rycerzami mają ładne dosyć boosty na expa i na, no, na golda mniejszego, ale na expa ładnego. I klejnoty są nawet ciekawe, bo 70-80, więc tutaj będę parę dni, pobustuję sobie statystyki. I teraz przejdźmy do tego, co ten, więc lochy. 13 robiłem lochy, jest 23, czyli 10 dni temu robiłem lochy. Pokaż wam. Tutaj szpór szczekowy, to był pierwszy boss. I gówno. Pierwszy boss dokładnie stąd. To był pierwszy boss. Niestety nie pamiętam dokładnie, to jest drugi boss z tej samej lokacji. Nie, wtedy 36 poziom. I ładnie udało się go rozwalić. I dostałem, no, można powiedzieć, gównowo. Kolejny loch mięsny golem. Ja to przyspieszę. Oczywiście nas rozpierdzielił. Ohydny gremlin. To jest z kopalni. Udało się go pokonać. Trochę golda, trochę expa. Kamienny olbrzym. Nas rozwalił. Żywy jak ognia. No bo to mag. Nawet nie byłem aż taki za mocny. Mało inteligencji miałem, więc on nas ściągnął. Kolejny raz z golemem. Kolejny raz z żywiołakiem. Z tarantullą. To było właśnie z tych trójek, że tam tej się prawie udało. Ale no niestety. Żywiołak powietrza, to było z nowych lochów. Też nas rozwalił. Potem znowu żywiołak powietrza. Żywiołak ognia, prawie rozwalony. Już wtedy miałem ładnie nawet inteligencji. To było 18, czyli dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni temu. Potem biłem się z okrutną tarantullą, z lepszą łóżką, jak widać. To już niezłe damage biłem. Potem rabuś, tylko że niestety, no, rabuś. Bitwa gildii. Tutaj mogę pokazać bitwę gildii, którą żeśmy robili. Nie wiem jak tutaj było. Tutaj jest gdzieś kluch. O! Tutaj mogę klucha pokazać. Nie wiem czy ja tutaj uczestniczyłem czy nie. Ale to była walka gildii, która była... Było parę walk gildii, ale chyba tam tego zapisałem. Tutaj kluch ładnie pocisk i tutaj Szymon. Nie wiem czy tutaj ja w ogóle brałem udział w tym. Nie brałem, ale trochę ekstra wpadło. Zadanie. Nie wiem za co to było zadanie. A to było za lustra. Zadanie, ale o lustrach to będzie inny odcinek. Lożki. Sukub bezwstydny. Niestety nas zabił. No już tutaj dużo więcej inteligencji. Tak jak widać. So much. Dużo więcej. Żywiołak powietrza. 1100 inteligencji. Na dużym postu tutaj jechałem. O, też żeśmy dostali w tym pierścionek kozacki. I powtórka z sukubem, ale niestety się nie udało. I niestety też mi się popsuło przy dziesiątce. Na telefonie byłem. Dosyć szybko go rozwaliłem. Tutaj powinniście mieć teraz screena, z kim walczyłem. Hopla, tutaj teraz na środku. Z kim walczyłem i niestety mi się telefon skraszował i nie udało mi się tego zapisać.
Odblokowałem też tutaj właśnie tą grotę i tutaj właśnie te kobry. Ale pójdziemy do kopalni Gnoli na sukuba bezwstydnego, żeby go tym razem rozwalić, bo już no hapsa mamy dużo, damage mamy duży, łupy ładne, piękne, śliczne. Dziękuję. Zresztą moglibyśmy przejść to, ale no nie chcę, ponieważ wolę zostawić sobie grzyby na coś cenniejszego. 1500 na małym podku. Chociaż tu chyba coś było do kupienia. No, oczywiście, że było coś do kupienia, ale oczywiście głupi VIP nie kupił i żeśmy to dostali z tych lożków. Z tych 10 na 10. Czyli z tych. Co ja tutaj jeszcze miałem do przekazania? Coś ja tu chciałem jeszcze powiedzieć. No, a, w ten weekend jest event na... A co to był event? Na wszystko. Jest event na wszystko, czyli dostajemy więcej expa, więcej golda, więcej, znaczy unikaty tutaj w zbrojowni i gabinecie magii. Co ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Co ja tu chciałem jeszcze dodać? Mogę iść na arenkę. No nie, przegraliśmy niestety, 5 golda straty. Klejnot to niestety wam nie pokażę teraz. Co będzie, czekajcie. Muszę sobie to przemyśleć i zaraz widzimy się z powrotem. Więc ludziska, w zasadzie tutaj nie mam już nic aż tak bardzo do pokazania. Jedyne co to potem lustra wam będę pokazywał, ale to zupełnie na inny odcinek. Co dokładnie daje lustro i co trzeba do lustra zebrać. To jest zupełnie na inny odcinek. Jeszcze mogę o klejnotach cokolwiek powiedzieć. Już od klejnotów. Jeszcze tutaj udało mi się znaleźć osobkę ładną, więc zaatakujemy jednym żołnierzem. Pokażę wam przynajmniej jak to wygląda. Wysyłamy dany ilość żołnierzy. Pierwszy muszą przebić przez fortyfikację, a dopiero potem przez ten. I łupy są jakieś tam sensowne i potem ich szkolimy. Więc tak. Co do klejnotów. Oddaj expa. Co do klejnotów, to zależy od kopalni klejnotów, na którym mamy poziomie. Czym wyższy poziom, tym te klejnoty są droższe, ewentualnie dużo droższe. Ja za klejnoty płacę po 600 golda aktualnie. 600 golda w mojej gildii, a mogę jeszcze pokazać moją gildię. Gildia jest aktualnie na 183 pozycji, więc jest już dosyć wysoko. Mamy tam 35 rycerzy z tego co byłem ostatnio. Sporo osób tutaj podawało rzeczy. Dustek dawał grzyby ostatnio. Serdeczne pozdrowienia. I aktualnie Wiciu jest w tej gildii najlepszą osobą. Mały przegląd gildii. Tylko, że niestety nie mogę wejść i wiecie, tak szybciej tego przeglądać. Jako tako to jest. Rycerzy mamy 37 aktualnie w tym momencie. Ze mną to jest tam troszeczkę więcej. Aktualnie jakoś ta gildia prosperuje. I Kluch aktualnie ma dowódcę, tylko że każde przyjęcie to i tak leci przeze mnie. Czy dojść, czy nie dojść. Oj, mamy wieżę magów. Zrekrutujemy sobie maga. I zrobimy sobie kuźnię. Wiecie co? Ja poczekam na kuźnię i wam przy okazji pokażę upgrade jednostek. Bo to też jest dosyć ciekawe. I chyba wtedy byśmy dopiero skończyli. A, co do klejnotów. No to w tamtej gildii, w mojej gildii, dostawałem klejnoty na postaci... 45, 32, no coś koło 50 już były klejnoty. A teraz jak dołączyłem do tej gildii, ale to jest tylko okres przejściowy. Tam mamy jakieś niecałe 50, 40 coś rycerzy, prawie, tu jest 150. Rycerze są takim tym, że łączna liczba ulepszeń sal rycerskich poprawia jakość klejnotów wydobywanych przez wszystkich członków gildii. Twoja sala rycerska ma poziom 6, koszt ulepszenia na poziom 7. Jest trochę tego.
Łączna liczba ulepszeń gildii 151. I przez to właśnie klejnoty z 45, tak koło 45 skoczyły mi na 77, 7 i 81. Taki klejnot 81, patrzcie ile daje. Buty mam, a co? Inteligencję. Klejnot, mam tylko klejnot 81. Widzicie ile daje? Bo to mamy wytrzymałość, czyli mamy 81 razy 2. Ja sobie teraz odpaliłem kalkulator, razy 2, razy poziom. Czyli ja mam 58 poziom, czyli razy 58. Czyli daje mi, same buty dają mi 9300 inteligencji. Same buty. A jeżeli ktoś ma, miałby, nie wiem, klejnocik przykładowo setkę tutaj, czyli setka razy 2, czyli mamy 200 i przykładowo jeżeli by miał 150 poziom, czyli razy 150, czyli dawałby mu 30 tysięcy wytrzymałości, znaczy 30 tysięcy HP. Przydatne? Przydatne. Z Demagem też, bo dzięki temu różdżka ze slotem staje się dużo lepsza na 300 inteligencji i ładnie boostuje Demage. Szkoda, że jeszcze nie mam dużego potka na inteligencję. Z expem cisnę, jako tako leci ten expik. I dobra, widzimy się, kiedy już się kuźnia zrobi, więc zaraz jesteśmy. Dobra ludzie, jesteśmy już. Kończono budowę kuźni, taka biedna mała kuźienka, biedna malutka. Ulepszenia. Mamy teraz żołnierzy na 25 i ulepszamy ich do 28 poziomu. Pyk, pyk i pyk. So, oni są teraz trochę lepsi. Trochę więcej będą bili i takie duperele, że więcej po prostu będą lepsi. Że wiecie, większy level, lepiej się biją i też więcej kosztują. Koszt jednego żołnierza 30-10, a wtedy był 15 chyba 5. Że wiecie, są drożsi, ale też lepsi, że wiecie, że możemy na przykład lepsze ataki robić. Tylko że do tego też ich potrzebnych jest więcej, do tego potrzebujemy ulepszyć kuźni. A do tego mamy za mało złota aktualnie, żeby tą kuźnię ulepszyć. Bardzo się opłaca robić łuczników i fortyfikacje, tyle powiem, bo no się po prostu opłaca. Ja się przeloguję na inne konto i wam pokażę po prostu dokładniej jak to działa tak na lepszym poziomie. Dobra, więc tutaj pokazuję wam taką trochę bardziej ulepszoną gildię, znaczy twierdzę. Ładnie to działa, niestety tutaj już bardzo, bardzo dużo to wszystko kosztuje. Kuźnia no to też trochę już kosztuje. Łucznicy nawet za dwie jednostki, no to może nie jest to jakoś dużo i wymagająco. Tylko widzicie, zaatakujemy, wysłaliśmy 5. Wysłaliśmy 2500 za 5, 1300, więc dużo można przykładowo stracić. Na przykład tych nie pokonamy, bo ma za dużo łuczników. Mogę rzucić, o, ten ma, że ma słaby poziom murów. Nawet jedna jednostka wystarczy do rozwalenia. Ten, że ma już trochę mocniejszy. 5 żołnierzy powinno wystarczyć na pewno. Dalej. Że tu mi za złoto aż tak bardzo nie ten, to mogę poprzeskakiwać. Widzicie, ci, którzy mają dużo łuczników, tych nawet się nie opłaca atakować, bo dużo, dużo żołnierzy stracimy i możemy nawet wyjść na zero z dobytkiem tego. Klejnoty, no to tutaj idą kiepsko, bo jest 27 rycerzy, więc przez to idą klejnoty kiepskie. Widzicie, 80. 80 z tego powodu są lepsze. Tak, tutaj jak wbiję tam któryś level, no to ten, bo jest szósta kopalnia. Czym lepsza kopalnia, tym też lepsze klejnoty. No, tylko że no, się trochę za to płaci, surowców, wszystkiego, więc wiecie. Dobra, więc tutaj się z wami pożegnam, więc komentujcie, subskrybujcie i na razie, pa.